Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku omówimy głowicę Elvrodea od radioodbiornika stereofonicznego DSL-201. Taka sama głowica znajduje się również w odbiorniku DMTL-202. Jest to właściwie typowa głowica elwroska, ale wyposażona została dodatkowo w układ automatycznej regulacji częstotliwości z diodą D101 oraz obwód automatycznej regulacji wzmocnienia poprzez rezystor R102. Samo przestrojenie przebiegło bezproblemowo. Oczywiście zastosowałem sposób, który prezentuję Wam w swoich filmach. Nie było konieczności wymiany filtru wejściowego. Jest on po prostu w dobrym stanie, czyli zmieniliśmy tylko pojemności. Cewki heterodyny nie ruszaliśmy. Oczywiście cewkę wzmacniacza W3 musieliśmy przewinąć. Zastosowałem karkas z wydruku 3D, ale nie o tym chciałbym dzisiaj mówić. Może tak jeszcze zobaczmy, jak ta głowica, czy w ogóle pracuje. Zwykłą wyprawę słowem malowa. Miałam w tym ogromną pojemność zespołu. Więźniów. Tenki potem w Auschwitz spędził. Gdyby trzeba było odłożyć wyjazd. Jej gron upadających na ziemię. To został drugi raz wydany właśnie. Tak. Pamiętam. Także jak słyszymy, gra bardzo dobrze. Zakres przystrojania głowicy idealny, zestrojenie współbieżności idealne. Powiem Wam, że opracowałem nową metodę na zestrojenie współbieżności. Może kiedyś nakręcę na ten temat film, ale nie o tym byśmy chcieli dzisiaj porozmawiać. Tak szczerze mówiąc, niby to przestrojenie przeszło szybko, gładko, ale pojawiły się problemy. Problemy związane były z tak zwanymi drganiami relaksacyjnymi. Na czym one polegały? Na samym początku, na dole zakresu, miałem coś takiego, że heterodyna w pewnym momencie zaczęła dziwnie się zachowywać. Prążek heterodyny nagle podzielił się na 3, nawet 5 i oczywiście zakłócało to odbiór. Ponadto na pewnym odcinku skali w szerokości jakiegoś 1 MHz miałem zupełny brak możliwości odbioru stacji radiowych. Zacząłem się temu dokładniej przyglądać i udało mi się to rozwiązać. Pierwszy problem z heterodyną, polegający na tym, że zamiast jednego prążka mieliśmy 3 bądź nawet również 5, rozwiązałem bardzo szybko, bo to już nie był pierwszy przypadek, jaki pojawił się przy przestrojaniu głowic typu DA. Wynika on ze zbyt silnego sprzężenia w mieszaczu samowzbudnym. Aby zmniejszyć to sprzężenie, należy albo odwinąć jeden zwój z cewki R107, to jest
ta cewka nawinięta tym cienkim drutem, albo zmniejszyć wartość pojemności kondensatora C114. Jeżeli zmniejszymy wartość tego kondensatora, to musimy jednocześnie dołożyć o takiej samej wartości pojemności kondensator pomiędzy anodą a masą, ponieważ ten kondensator jest częścią obwodu pośredniej częstotliwości. I aby go zachować, musimy oczywiście przesunąć te pojemności. Wiadomo, że z kondensatorami na wysokie napięcie jest problem, dlatego ja stosuję metodę polegającą na odwijaniu zwojów z cewki L107. Jednak należy to robić bardzo ostrożnie, ponieważ gdy zbyt mocno zmniejszymy to sprzężenie, to heterodyna w ogóle przestanie nam się wzbudzać. Dlatego po takim odwinięciu sprawdzam, czy jeszcze występuje nam tak zwany efekt potrójnych prążków heterodyny, ale jednocześnie wstawiam do głowicy lampę dużo, dużo słabszą i patrzę, czy następują wzbudzenia. Jeżeli jest wszystko ok, to tak to zostawiam. Gorzej jest z drugim typem drgań. Zaraz Wam pokażę, na czym one polegają. Zobaczcie. Mamy w tej chwili naszą heterodynę. Czysty eter. I zwiększamy częstotliwość. Zobaczcie. Pojawiła nam się druga heterodyna. Jedna idzie w lewo, druga idzie w prawo. W pewnym momencie zanikają. Jakieś dodatkowe drgania się pojawiają. O, zobaczcie. To są te tak zwane drgania relaksacyjne. Ja w tej chwili odtworzyłem w tej głowicy te drgania. Pierwotnie one były dużo, dużo większe. Ale mimo wszystko, zobaczcie, udało mi się je odtworzyć. Dalej, gdy przejdziemy na wyższe częstotliwości, znowu wszystko jest w porządku. A tutaj w pewnym momencie, zobaczcie, co się dzieje. Takie przeskoki, czasami takie pyknięcie słychać w głośniku i mówię, na pewnej szerokości pasma nie można odebrać w ogóle stacji radiowych. Cały dzień siedziałem, męczyłem się, jak to usunąć, ale w końcu udało mi się. Teraz przejdziemy do szczegółów. Na różnych forach dyskusyjnych możemy się spotkać z poglądem, dominującym poglądem, że za drgania relaksacyjne odpowiada brak równowagi mostka heterodyny. Przy przestrajaniu tego egzemplarza głowicy również naruszyłem mostek heterodyny, więc pierwsze moje skojarzenie było takie, może to i prawda. Więc zrównoważyłem mostek, ale nic to nie dało. Próbowałem również jeszcze bardziej ten mostek rozstroić. Również to w ogóle nie wpływało na
te moje przedmiotowe drgania relaksacyjne. Kompensacja, przekompensowanie mostka P3 również nie miało na to żadnego wpływu. Więc wróciłem do normalnego zestrojenia swojej głowicy tymi sposobami, które stosuję, i szukałem dalej. Zacząłem pewne fakty wiązać i ostatnim takim momentem, który mnie w tym upewnił, był komentarz pod jednym z moich filmów napisany przez pana Tomasza Janiszewskiego, który wspomniał, że miał problem przy przestrajaniu tak zwanej blaszanki, jeżeli chodzi o obwód wyjściowy pośredniej częstotliwości. On tam napisał, że małe odstrojenie tego obwodu powodowało powrót do normalności. Bo tak w skrócie. Wszystko to można przeczytać oczywiście na moim kanale. Więc zacząłem się bardziej przyglądać obwodowi pośredniej częstotliwości. Dokonałem pomiaru częstotliwości własnej obwodu L109C120. No i byłem mile, że tak powiem, zaskoczony. Częstotliwość własna tego obwodu wypadała dokładnie w tym miejscu, na którym powstawały mi drgania relaksacyjne. Więc wylutowałem kondensator 100 pF, wstawiłem kondensator 75 pF i drgania się przesunęły na wyższą częstotliwość. Zmniejszyłem kondensator do 27 pF, bo takich mam najwięcej. Drgania ustały. Ale oczywiście ja zawsze muszę sobie to potwierdzić również innymi metodami. Jest jedna rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć. Przy standardowych głowicach nie spotykałem się z drganiami relaksacyjnymi związanymi z obwodem na wyjściu P3. Natomiast spotkałem się pierwszy raz z tymi drganiami w tej głowicy. Być może związane jest to z tym, że to jest głowica do radioodbiornika stereofonicznego, który wymaga szerszego pasma przenoszenia. Aby takie szersze pasmo przenoszenia obwodu P3 na wyjściu głowicy uzyskać, zwiększono współczynnik wzmocnienia tego obwodu z drugą częścią obwodu, tak zwanego obwodu typu L, który jest na płycie głównej radioodbiornika, poprzez zwiększenie tej cewki, która oplata nam cewkę głównego obwodu pośredniej częstotliwości. Tutaj mamy 0,25 zwoja, a tutaj nawet troszeczkę więcej niż pół zwoja. Być może po prostu z tego względu to i to rezonowało na innych zakresach, więc nie zdarzył mi się taki przypadek w przypadku głowic standardowych. A wiem, że niektórzy koledzy z tymi głowicami mieli właśnie taki problem. Głowica skręcona po wymianie kondensatora C120 ze 100 na 27 pico. No i prześledźmy ten sam zakres częstotliwości.
Jak widzimy, żadnych problemów z pracą heterodyny. I oczywiście odbioru. Jak to u mnie, bez podłączonej anteny. Jak widzicie, odbiór jest na początku, środku i na końcu zakresu, co świadczy o naprawdę dobrej współbieżności strojenia. Na koniec takie małe podsumowanie. Kto by pomyślał, że taki niepozorny obwód może przysporzyć nam tyle problemów? Kondensator, który miał tutaj nam zwierać do masy jakieś śmieci pozostające po przemianie, okazało się, że generuje nam tylko problemy. Z drugiej strony, kto by też pomyślał, że taki obwodzik z kawałka drucika i kondensatora może rezonować właśnie na takich częstotliwościach. Miejcie to na uwadze, szczególnie gdy będziecie przestrajali głowice, w których jest montaż przestrzenny. Naprawdę kawałek drucika ma swoją indukcyjność. Jeżeli film Wam się podobał, poproszę oczywiście o lajki, subskrypcję kanału. Zachęcam do komentarzy, aktywnej dyskusji. Natomiast dla twórców na YouTube, jeżeli chcecie ten temat powielać, poszerzać, to podajcie link do źródeł. Dziękuję i zapraszam na kolejny mój film.